Gdzie skończy wyjściowa jedenastka Interu Mediolan? Onana jest w Nicei, więc to jest dosyć sensacyjny transfer. Dumfries na szczęście został w Interze i cały czas biega po prawym wahadle. Skriniar przeszedł do Tottenhamu, a nie do PSG, więc troszkę sensacyjnie. Real Madrid pozyskał Bastoniego, 89 overalla, więc naprawdę kozacki transfer. Leicester City, De Vrij, dosyć zaskakująco. Tutaj Federico Di Marco, jak możecie zauważyć. Cały czas w Interze sobie śmiga na tym wahadełku. Brozovic w Leicester City, więc kolejny transfer weterana właśnie do Leicester. Nicola Barella został właśnie w tym zespole. Hakan także przeszedł i tym razem do RB Lipsk, 83 overall. Lautaro Martinez cały czas gra w Interze, więc już praktycznie kapitan lub Barella. No i Lukaku także został w Interze, więc został pewnie wykupiony przez ten klub.